Teatr dramatyczny kończy 49. sezon artystyczny Zapomni lekkim repertuarem. W najbliższy weekend będzie można zobaczyć dom aktora i miasto duchów, natomiast podczas wakacji za gospodarowaniem amfiteatru w śródmieściu zajmie się teatr lalki i aktora. Początek lipca to ostatnia okazja, by jeszcze w tym sezonie zobaczyć w akcji aktorów z Teatru Dramatycznego. Dom aktora to wałbrzyski serial kabaretowy autorstwa Michała Walczaka. Odcinek pierwszy nosi tytuł Ostatni Gulliver. Akcja dzieje się we współcześnie nawiedzonym domu aktora. Bohaterami są artyści sceny wałbrzyskiej po pracy, imprezy, romanse, ekscesy i duchy. Kabaret będzie grany 4 i 5 lipca o godzinie 20 w restauracji Malibu przy ulicy Lewartowskiego 1. W sobotę i niedzielę ostatnie pokazy spektaklu plenerowego Miasto Duchów w reżyserii Arkadiusza Buszko w amfiteatrze z udziałem aktorów teatru, jak i artystów zajmujących się sztuką ulicznego performensu. Widzowie zobaczą Teatr Ognia, prawdziwą MIS Nowego Jorku i najpopularniejsze duchy Dolnego Śląska. Spektakl będzie grany 6-7 lipca o godzinie 21 w amfiteatrze na Placu Teatralnym. Wstęp wolny. W każdą sobotę sierpnia w amfiteatrze przy Placu Teatralnym Teatr Lalki i Aktora zaprezentuje swoje spektakle. Program wygląda następująco. 3 sierpnia Urodziny, 10 sierpnia Bajka o rozczarowanym rumaku Romualdzie, 17 sierpnia Och Emil, 24 sierpnia ponownie Urodziny, a oprócz spektaklu Wałbrzyskiego będzie można zobaczyć program przygotowany przez organizatorów 6. Słonecznego Zlotu Świetlic Środowiskowych Promyk Dnia. 31 sierpnia na zakończenie wakacji koziołek-matołek. Na wszystkie spektakle wstęp wolny. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych przedstawienia zostaną przeniesione do Hali Osiru przy Placu Teatralnym 5a w przypadku spektaklu urodziny oraz do siedziby Teatru przy ulicy Buczka w przypadku pozostałych spektakli.